obudziliśmy się w tym zielonym piekle. Sprawdzamy na nasz stan zdrowia. Patryk Raven jest bardzo głodny, więc pora na polowaneko. No, strzelaj. Dobra. Przetwórz. Jeszcze będziemy mieli ty lepszy niż on. No dzięki, mistrzu. Szkoda, że jestem mało znany. Mielibyście tutaj frajdę. Nieznany grzyb, o. Wszystko, co nieznane, pakujemy do dziuba. I węglowodany, to lubię. Mamy papuszkę jedną zabitą, ale tu papuk jest w ogóle pełno. Drzew palmowych tu tutaj nie ma, żebyśmy mogli sobie podgotować. Na pewno możemy wypić wszystko, co tu się zbiera do kokosów. Czy jest sens już rozpalać ogień? Wydaje mi się, że nie, bo mamy tylko jedno mięso z papugi, a wolałbym zebrać coś potężniejszego, na przykład kapibarkę gdzieś tam upolować. Więc cofnijmy się troszkę w kierunku zachodnim. Czyli potem musimy iść na E. I poszukajmy jakiegoś świniaka. Czerwie mnie nie interesują. Uważamy oczywiście na jakieś te węże. Węże i pająki. To jest najgorsze, co może nam się teraz przytrafić. I pojedziemy windą. O, i jest, proszę bardzo. Żeby szła w naszym kierunku. No i myk, tak to się robi. Kurczę, nie zauważyłem tego węża. Włócznia się nam zaraz spierniczy. Dobra, jak już jest i wąż, no to przetwarzamy najpierw grzechotnika. Klimacik, fajny dragon, ty jesteś. To lubię. I pekari. To nie jest kapibara. Wydaje mi się, że... Pijawka jeszcze mi dziabła. Wydaje mi się, że z kapibary mamy więcej tego mięsa. No ale dobra. Obróbka zwierząt. Strzała chyba nam uciekła gdzieś. Okej, troszkę jesteśmy przeciążeni, ale będziemy mieli bardzo dużo mięska. Niestety jedno nam się popsuło. To 2 dni, to za 6 minut, więc musimy zjeść. Pilnujemy jedzonka. Pasożyta nie mam na szczęście. Jestem bardzo brudny, a tu nie ma wody nigdzie, żebym mógł się umyć w pobliżu, więc na razie sobie tylko podgotujemy. Podgotujemy i zadbamy o siebie. Może zaraz zacznie padać, to troszkę o siebie zadbamy. Ale tak to... O, i bananki to są węglowodany. Są tu bananki? Są. Zjemy sobie 3 bananki. Buga, buga. Musimy iść w kierunku wschodnim. Liny wiem, że zużyłem. Liny zużyłem, to musimy też pozbierać. 6 mamy. Ja lubię mieć zawsze wszystko w zapasie, bo w razie jak potrzebuję, to potem nie marnuję czasu na szukanie. A czasami sytuacja może być naprawdę krytyczna. Ale ta lina mnie przeciążyła, tak? Bo banany. Ej. Dobra, to musimy wyrzucić w takim razie coś. Kamieni mamy za dużo. O, możemy tak iść. Jak weźmiemy kamień w rękę, to jest lżej. Nie, no nie będę się bawił w bieganie z kamieniem. Kierunek wschodni. To już tu. Wypij z kokosa. No, i myślę, że spokojnie możemy rozpalić teraz ognisko. Wszystko mamy, mamy nawet tu skorpiona, jakbyśmy chcieli, mamy robaki, więc nie ma problemu. Mamy te kości, z których możemy coś zrobić. Ja jeszcze z kości w sumie za wiele nie robiłem, więc nie ma problemu, żebym ja sobie je tu pozbierał. Może jakiś pancerz albo bronię. Wymagany żar. Użyj z deski. I użyjemy tutaj tą suche liście, które teraz się wygenerowały u nas. Podpal. Ok, i teraz zaczynamy zabawę. Czerwie. Chwilę tutaj posiedzimy.
Ja może sobie coś tu poopowiadam. Ostatnio jak nagrywałem wersję, to była alfa chyba, czy beta, już nie pamiętam, to skończyliśmy właśnie w tym miejscu, dokładnie w tej konkretnej jaskini. Jeszcze wtedy nie było złóż żelaza, nie było tych wszystkich cutscenek, nie było większej fabuły. Aj, pasożyta złapałem. Kurde, chciałem coś poopowiadać. Aha, bo brudny jestem. Musimy teraz... Wiem, pada deszcz. Deszcz zmywa z nas brud. Więc stoimy w deszczu. No, ale tam przerwałem. Tam skończyliśmy odcinek i windy się nie dało uruchomić. A tutaj już możemy coś dalej pocisnąć. Jak u nas napojenie? Napojenie jest spoko, tylko białka brakuje. Deszcz nam zmywa tam. Musimy iść poszukać grzyba. Ja tu pilnuję ogniska, by nam się nic tu nie przyjarało za bardzo. Mięso. Dobra, mięso niech się robi, a ja zdążę obskoczyć tutaj niektóre tereny, gdzie rosną te grzybki. Najwyżej mięso się spali, to też nie jest problem. Alerka. Akurat jak potrzeba tych grzybów, których potrzeba, naprawdę, mówiąc szczerze, to ich nie ma. Ja nie wziąłem owoców, które ewentualnie by nas, wiecie, uchroniły przed pasożytami. O, jest. No. I po problemie. Problem solved. Węglowodany od razu wpadły. Idziemy w kierunku wschodnim, czyli tu. To jest moja jaskinia. Dobrze, trafiłem. Szybko do mięska. No patrzcie, jeszcze się nie upiekło. Dajemy drugie. I teraz tak, możemy zjeść skorpiona. No zjedzmy. Zdrowie psychiczne troszkę nam podopadło. 3 białka, no niedużo daje takie coś, nie? Możemy zjeść banana. Banana akurat nie potrzebujemy. Potrzebujemy tłuszcza i wodę. Wodę to uzupełnimy sobie na bieżąco. W momencie, kiedy to się smaży. To mamy ususzone, nie? Tłuszcz 2 dni wytrzyma orzeszek. To jest gotowane mięso, to musimy mieć, wiecie, na widoku. Postać jest też bardzo zmęczona, to też pamiętajmy o tym. Jak już się napoimy i wszystko tam sobie pouzupełniamy. Na przykład bidon mamy uzupełniony, tak? Możemy sobie się przespać. Pogadajmy sobie chwilę z babeczką. Mia? Almost reached the Lambda location. But I can't get there. I mean, there's a way up, but the ropes have been cut. And what? I could use some climbing gear. Is there nothing you can use? I'm not having much luck. I'll let you know if I find anything. Oto mi pomogła. Mia, just before the accident, you called me in the middle of the night. What happened? My lamp went out. I panicked. No, come on. You were scared. What happened? I know. I'm sorry. Don't worry about me. I need to know if everything's all right. Okay? It's not all right. How can it be? You're out there, far away from me. Ale Dragon, hey, chyba miałeś rację. Right. On nie rozmawia z nim. Just a dumb question, okay? On gada sam ze sobą. I'm just worried. I know, mi amor. Bo on nie podaje faktycznie żadnych konkretów, babeczka. They even have logos on the packages. These guys aren't messing around. Nie wiadomo, gdzie jest, co się z nim dzieje. I can't believe that's what you're doing right now. Podoba mi się. I kinda like it. Every business operation needs a logo, I mean, even illegal ones like this. Jake, you're wasting the batteries. Marnujesz baterie. Wiem, ale to moje baterie, mogę robić z nimi co chcę. Dobra, jak stoimy z białkiem? Zjadłem już czy nie zjadłem? Jeszcze możemy zjeść jedno białko. To ja chcę, oni mi mieszają tutaj.
energii doda. Też nie chcę, wiecie, marnować. Suszone ma być suszone. Ugotujemy jeszcze te mięsko. Banany sobie zostawimy, bo to jeden dzień wytrzyma. To mamy. Mamy wszystko suszone. Jak stoimy z ekwipunkiem? Włócznia nam niedługo padnie. Topór też nam niedługo padnie. Kościany nóż i łuk. Czy łuk mamy w ogóle? Łuk się zbugował. Strzelamy bez łuku. Można. Bywa i tak w grze, ale mamy dużo strzał. Natomiast nie będę brał ze sobą piórek, tylko piórka wszystkie tutaj skitram. Coś można zrobić jeszcze z tych piórek dodatkowo, tylko nie wiem do końca co. Kamień jest mi potrzebny w razie, jakbym potrzebował właśnie dorobić topór. Mięsko możemy dorzucić sobie. Pyk, pyk. Tutaj jeszcze... Tego już nie musimy zjadać. Zobaczcie, suszone. A, suszone już krócej wytrzyma. Zwykłe gotowane jest lepsze niż suszone, no ale suszone długo wytrzymuje, więc jak idziemy na wyprawę, prawda, to nam się przyda. Tak czy siak musimy się jeszcze kimnąć. Mamy jeszcze opatrunki, przekąski, ten, wszystkie te przedmioty tutaj... No nie używałem środka przeciwbólowego jeszcze, nie używałem puszki. Na pewno dają dużo wszystkich możliwych tutaj profitów do jedzenia. Z powodu, tak, coś ewidentnie nie pasuje. No on tu się ładnie naćpał. Nie, nawet to, co tu widzimy, nie jest, wiecie, jakiś super realny. Może tak naprawdę on nie znajduje się za tą skałą, on cały czas tam tkwi w tej dziurze. Trudno powiedzieć. Prześpimy się. Nie chcę zbyt długo, bo wtedy nam się popsują mięsa. Będziemy chodzili z dzidą. Możemy wypić jeszcze wodę. Tutaj się nazbierało. Od razu robimy save'a. I śpi. Musimy doładować energię na maksa. Chrapu, chrapu, chrap. Budzimy się od razu. Życie stoi no optymalnie. Jak jeszcze wypijemy, to już w ogóle będzie optimum. Ok, tylko węglowodanów brakuje, a to znajdziemy gdzieś w lesie. Więc idziemy. Idziemy, zobaczymy, co nas czeka. W tej głuszy, w tej dziczy. Ja w ogóle znalazłem paliwo. Gdzie to paliwo się podziało? Nie wiem, on je chyba miał ze sobą w ręce i tutaj doładował, nie? To było tak jakby w domyśle. Dobra, lecimy windą. 12 minut zebrało mi zebranie się tego tyłeczka. Tylko po to, żeby zjechać windą. No ale trzeba być zwartym i gotowym na wyprawę. Bum. Jeszcze tego grzyba nie jadłem, ale on wygląda paskudnie. Mamy węglowodany. Pałaszujemy wszystko, co jest po drodze. Tam jest martwa papuga. Duży kamień. No idziemy ścieżką, nie? Myślę, że nie ma sensu teraz tutaj za bardzo zbaczać. Tym bardziej, że nie szukamy jakiegoś wielkiego szczęścia. Interesuje nas... Wlałeś do windy, ale no właśnie nie widziałem nigdzie w ekwipunku. Jakieś beczki czy coś takiego. No nic, mniejsza o to. Jak coś tam mnie poprawcie w komentarzach, żebym wiedział na przyszłość. Są orzechy. Może zrobimy inaczej. Tego orzecha 2 dni wytrzyma. To nie wiem, o co chodzi. Bieramy, bo tłuszcze mamy jeszcze. Okej, okay, mamy jakąś wioskę dziwną. Nie, you're not gonna believe this. Looks like I found an illegal gold mine. The jungle is full of surprises. Anything of interest there? I'll let you know. No i super, szukamy. Nowa mapa. Bo my zleźliśmy tutaj, nie? Do tego kanionu. Szukamy złota. Wejdziemy w błoto, to będziemy brudni. Nie. Mają jakieś rurska. No to jest pompa, tak? Pompa wody, żeby to przemywać później. Mamy grzybki, które dodają nam energii.
Je zawsze zjadamy. Tutaj coś jest, jakaś biała beczułka. Nic nie ma, to jest opuszczone. Już dawno ktoś musiał, dawno temu, bo to nie jest tak, że jest opuszczone jeden dzień, nie? Tylko tu widać, że to wszystko stoi, jest pordzewiałe, brudne. No chyba, że oni żyją w takich warunkach, że syf i ubóstwo. Z tej puszki nic nie... O, jest hak wspinaczkowy. Zarąbiście. Coś się tam ruszyło. Nowy wpis do notatnika, czytaj. Badaj wioskę, bla 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 bla. Sprawdź lokalizację Lambda i znajdź pomoc. Czyli musimy iść teraz do lokalizacji Lambda. Lambda, Boże, Lambda chciałem powiedzieć. Zapiszemy sobie od razu. Przeczytaj. Tydzień piąty. W końcu dostaliśmy nową pompę. Przerabiamy 60 wiader na osobę. 150 gram w 3 dni. Góra złota. Podkręcamy normę 75 wiader. Każdy musi zrobić co najmniej 10 gram albo tniemy z wypłaty. 284. 100 wiader na osobę. 80 gram. Nie robię, nie zobaczą kasy. Dwóch ludzi leży. Zatrucie 17 gram. Nic nie mają. Wszyscy chorzy. Malaria, rtęć, byleby nie epidemia. Maszyna stoi, wszyscy umarli. Co by nie przeklinać. No, bywa, za bardzo cisnęli. Ja myślę, że tu oni pili tą wodę i to ich troszkę tam, wiecie, zmogło. Spytałem się z plemienia, jestem teraz na kręgach. To jest we krwi. Dzieciaki są klucze. Słyszycie? Zakłócenia. Nie rozumiem. Mieszek złota. Odblokowano osiągnięcie. Hajsy. No może bierzemy. O kopalni złota. On a lighter note, I did find a pouch of gold. Really? That's what you're doing now? Looting? If only we had internet access, I would have been able to put it up for sale. And what would you do with all those millions? I'd fly to Europe. Do Europy, najlepiej do Polski. And I would get drunk with the most expensive scotch. Scotch? How about some wine? I wouldn't want to kick off drunk. I want to make the most of us starting a new life. Yeah. Anything as long as it's with you. Jakiś punkt medyczny. Czekajcie, zanim będziemy do niej dzwonili. Ruda broda, mięśniak, kobiety. Małe cycki, chuda blondyna. Plamy na mordzie. Coś tutaj robili. Zobaczmy, apteczka. Znowu środek przeciwbólowy. No okej, mamy tutaj. Jest jeszcze jakaś notatka. Inwentaryzacja po prostu rzeczy, których mieli. Nici, chusty, folie, pęsetki, agrafki. Wszystko mieli, co potrzeba. A my tu zajumaliśmy jakieś podstawowe rzeczy. Mleko w puszce mamy. Mamy dużo środków przeciwbólowych. No ich jeszcze nie brałem, nie? Na razie sobie darujemy. Mamy chyba pijawkę. Dali tyle tych środków przeciwbólowych, że warto by było je kiedyś użyć. Na razie nic nie muszę używać poza pijawkami. Jeszcze, o, tu się doczepiły do mnie małe zgryzoty. Tu mamy klatki. Otrzymali tu biegnych tubylców, nie? Więc widzicie, jak to wygląda. I to są takie realia, no. Pies. Coś leży... No i przepraszam, choroba. Coś leży na ziemi, to zjadamy. Zawsze i wszędzie. Tutaj jest jeszcze jakiś budyneczek, pusta puszka. Musimy tutaj się wdrapać. Czyli naokoło przejdziemy. Najważniejsze chyba było tutaj po prostu dotrzeć. Witam. Olastina. Prawie jak elastyna. Sok pomarańczowy. To bym wypił. Materac. Śpi, śpi. Na razie nie śpimy. Tylko bierzemy, zbieramy, lutujemy. Pustą puszkę wypierniczę. Ja tego nie potrzebuję. Kolejny soczek pomarańczowy. Materac, materac. Kolejna torba suszona wołowinka. Kawa instant. To na pewno jakiś wywar można z tego zrobić. No mamy dużo fajnych rzeczy mamy.
soczki, to sobie postawimy może tam, bo one są wysokie i trochę nam tu gradzą. Lubię mieć porządki zawsze w szafkach. Czy możemy o czymś pogadać? Looks like someone was attempting blood transfusion here. There's a lot of it on the chair and the floor. I doubt any of the patients actually survived. Why would they do that? I wish I knew. Or on second thought, maybe I don't. No, twarda nie znaczy, że nie może być elastyczna. Ja znam takie materiały, co wiesz, twarde i elastyczne. Dobra, chyba tu wszystko zrobiliśmy, nie? Mamy co najważniejsze, zebraliśmy hak. Zróbmy jeszcze taką obiegówkę dookoła. Spróbujmy tam maksymalnie, czekajcie, na północ się udać. Zobaczyć, czy coś tam jeszcze jest. Oh, fuck! Co jest? I just found a charred corpse. That's horrible. With every update, I get more and more worried about you. I need you here, please. I don't know how much longer I can take it. Mia, I'm doing my best. Just give me some more time, okay? Just a bit longer. No, mówisz, że raczej nie ty. O, ja bym się różnych rzeczy po ludziach spodziewał. Nie ma co skrywać, wiesz, twoich mocnych stron. Przeczytajmy, co jest w notatce. Po dwóch strażników zmieniają się nieregularnie. Pistolety, karabiny, kłódki stare. W klatkach około 20 osób. Sofia, Teresita są razem, ale nie mogą się z nimi skontaktować. W kolejnym dniu kłódka nie ustąpiła. Potrzebna jest zmiana taktyki. Gdzieś zbierają ludzi. Izabel twierdzi, że na nich eksperymentują. Dowód? Sprzęt medyczny. Obecność rdzennych. W obozie są chorzy. Potencjalny wybuch epidemii i szansa na naszą ucieczkę. Chorzy są pod kontrolą. Potwierdzenie tezy o eksperymentach. Smród palonych ciał. Przygotowują eksperymenty. Nieudana próba ucieczki. Zapuchnięta oko utrudnia rozeznanie, ale nie mamy już czasu. No i coś mu wstrzyknęli. Pożegałem się. Mówi, że to była transfuzja krwi. Gorączkuje. Wsadzili nas razem do klatki. Nie mam kontaktu z moimi dziewczynami. Muszę znaleźć Teresitę. No tak patrzę. Czekajcie, bo mi po ścianie łazi jakiś robal. Mnie to ten trochę rozproszyło. Izabel wygląda coraz gorzej. Strażnik w niebieskim podkoszulku ma klucze. Niebieski podkoszulek, niebieski kwiat i kolce. Tak jak mówiłem. Kijoszki, benzyna. No, palili zwłoki. Palili ciała, być może żywcem. Ale patrząc po kształcie, to nie była raczej klatka, więc nie żywcem. Po prostu palili zwłoki, tak? Bali się, że epidemia, z którą nie są w stanie sobie poradzić, się rozprzestrzeni. No, ale czemu robili te transfuzje? Szukali lekarstwa, szukali zbawienia? Tego się nie dowiemy. To jest mały kijek. Słyszę, że coś tu łazi. Mam nadzieję, nic co nie chce mnie zjeść. Pancerniki lubię, one są śmieszne. No, już o pająkach mi nie wspominaj. Chwila biegu w lesie i mnie dziabło. A jak dziabło, to potem gorączka, śmierć z nim do żywienia. Chyba tutaj nic nie ma. Jak tak się przeglądam, ten hak jest tu gdzieś, czy on po prostu jest dołączony jako ekwipunek? Chyba jako ekwipunek. Nie noszę ze sobą kików, bo one mnie strasznie obciążają, bo mam dużo pożywienia, co jest w sumie dla nas najważniejsze. Pokarm, woda, wszystko jest w normie. Najwyżej liny mogę pozbierać, tak? Bo z tym jest... Nie, lin mam w zapasie. Nie zrobiłem pochodni, bo po co mnie to? Wy wszystko widzicie, a jak nie, no to przykro mi. Lepiej się gra po ciemku. Specjalnie rozjaśniłem też. W sumie mogę jeszcze troszkę rozjaśnić na przyszłość. No i tyle. Wydaje mi się, że obadałem cały teren. O, jeszcze grzybki. Hop, hop. I do dziuba. Odblokowano nowy dialog, proszę. Hey Mia, are you asleep? No, not really. What's up? Oh, nothing. Just...
beautiful night. Piękna pełnia. I have always loved the sky in the jungle. The moon is astonishing. Yeah, I wish I was there. Oh, yeah. And what would you do? Dzieci, proszę zasłonić uszy. You know. No, I don't. Oni nie mieli romansu chyba. You know. You're blushing, aren't you? Maybe. Good night, Romeo. Mi się wydaje, że oni byli na poziomie służbowym, a tutaj wychodzą te romanse, więc faktycznie to, co Dragon mówił, to on jest naćpany teraz w cholerę i pewnie to wszystko, co widzi, jej musi śnić, cała ta akcja i on się obudzi w tej wiosce. Co to jest? Kamień? Duży kamień. Skoczył wielki pająk w realu, grzybki, halucynki, nie jedz ich, dostaniesz halucynacji. Ja kiedyś wypiłem kociołek Panoramixa, to były dopiero halucynacje. Owocki. Dobra, wszystko do dziuba pakujemy. Nawodnienie nam zwiększy. No właśnie nie wiem, czy są, bo oni mieli takie... A zresztą, kto by pojechał, wiesz, w środku dżungli... z nieznaną jakąś kobietką, nie? No to musiał być jakiś romans. Romans. Dobra, spadamy stąd. Zebrałem najważniejsze, czyli hak. To był chyba główny quest. Zmykamy na górę. To nie były halucyny w takim razie, tylko grzyby wiagrowe. Po brawe ranie, kurde, zapłonął jak dżungla amazońska. Dobra, czyli tak, mykamy sobie tutaj do jaskini. Myślę, że nie mamy co rozpalać ogniska, bo to jeszcze nam troszkę wytrzyma. Niemniej jednak, musimy pozbyć się pijawek. Makarena, waka, 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 makafon. Tu nic nie ma. Ting, ting, ting. Prawie jak Gangnam Style. Tyk, 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 roki, tyk, tyk, tyk. No i pyk. Tutaj jeszcze jedną nóżkę. Zdejmujemy. To mamy. Wydaje mi się, że włócznie powinienem zrobić, bo topór i włócznia są na bardzo słabym poziomie. Ja myślę, że zanim pójdziemy dalej i w ogóle będziemy musieli z kimkolwiek walczyć... Dziaba, dziaba. Wypijmy sobie wodę. Na pewno musimy się przespać. Prześpimy się tylko krótki moment, tak żeby się doładować tutaj na maksa. I nie dłużej, bo się też nam psują, wiecie, roślinki. Te grzybki weźmiemy ze sobą. No to są te zajebiste grzyby, one dodają nam energię. I w kolejnym odcinku będziemy musieli przygotować się do powrotu do poprzedniej wioski. To jego żona jest? Nie, nie było nic wspomniane, że to jest żona. No, przygotujemy się do powrotu do wioski i ten. I musimy zrobić jakieś lepsze narzędzia. Myślę, że na razie nie będziemy się bawili w narzędzia, tylko narzędzia zrobimy już po powrocie do wioski. Tak więc trzymajcie się i zapraszam do kolejnego odcinka.